wokół książki wydanej całkiem niedawno pod auspicjami Centrum Badań nad Zagładą Polskiej Akademii Nauk. Książki pod redakcją Jana Grabowskiego oraz obecnego tu Jana Grabowskiego, którego oczywiście za chwilę przedstawię, oraz Dariusza Libionki. Naszymi gośćmi są dzisiaj wspomniany już Jan Grabowski, którego myślę, że nie muszę przedstawiać, przynajmniej może jeżeli z twarzy Państwo nie rozpoznajecie, to jako autora publikacji choćby takich jak Juden i Akt, polowanie na Żydów w latach 1942-45, czy też wielu innych ważnych artykułów, w tym także pionierskiej pracy na temat szmalcownictwa w Polsce, historyka, oraz witam także antropolożkę, profesor Joannę Tokarską Bakir, której ostatnia publikacja to Okrzyki pogromowe, a wcześniej bardzo ważna książka, myślę, że wciąż wielce inspirująca, Legendy o krwi. I tak jak wspomniałem, książka, która jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, czyli Klucze i kasa, stanowi w zasadzie pewnego rodzaju punkt wyjścia do naszej rozmowy. Nie zamierzamy poddawać jej treści, w zasadzie różnych pomieszczonych w niej studiów, w wnikliwej analizie. I tę pozostawiamy Państwu samodzielnie, bo pomieszczone w książce studia różnych autorów, różnych autorek zasługują niewątpliwie na wyjątkową i szczególną i wnikliwą lekturę. Natomiast niewątpliwie ta książka, wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, iż uzupełnia pewną znaczącą lukę, jeżeli chodzi o wydawnictwa, które do tej pory ukazały się w języku polskim i które traktują o, myślę, bardzo ważnym problemie, jakim jest, no właśnie tutaj pewnie będziemy musieli także uzgodnić pewne terminy, ja bym powiedział rabunek żydowskiego mienia, który został dokonany w latach wojny i w okresie bezpośrednio następującym po zakończeniu II wojny światowej. Ta publikacja rzeczywiście jest pewnego rodzaju ewenementem, dlatego że gdyby się przyjrzeć pracom historyków, które do tej pory powstały, to jest ich niewiele. Myślę, że autorzy we wstępie nie mieli wielkiego problemu z wymienianiem publikacji, które poprzedzają klucze i kasę. A na dodatek myślę, że jest to też pewna problematyka, która umyka także refleksji nie tylko historycznej, ale także powiedziałbym socjologów, którzy badają pewne przekształcenia też i świadomości, zmiany społeczne, które nastąpiły, antropologów kulturowych. Oczywiście warto tutaj wspomnieć o pewnie też ważnej publikacji Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja, która do tej problematyki jak najbardziej się odwołuje. I oczywiście będziemy sięgać momentami do książki Klucze i kasa, ale chciałbym jednak, żebyśmy wykroczyli poza samą treść książki, jak już wspomniałem, i proponuję, byśmy nasze spotkanie podzielili na dwie części. To znaczy w pierwszej części ja chciałbym postawić kilka pytań naszym gościom i przyjrzeć się wraz z Państwem możliwym odpowiedziom na te pytania. Natomiast oczywiście w drugiej części chciałbym, żebyście Państwo czuli się absolutnie pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania, to znaczy pełnoprawnymi w sensie możliwości stawiania pytań, aktywności, dyskusji. Nie musicie się zgadzać z naszymi gośćmi, możecie przecież także polemizować. Stąd też oczywiście będzie tutaj i ta część przeznaczona na pytania z Waszej strony. Pytanie pierwsze moje jest techniczne i to jest pytanie do Państwa, nie do naszych gości. To znaczy, czy możemy się obyć bez mikrofonów? Tak? Jeżeli to się stanie jakimś problemem w międzyczasie, to one tutaj leżą i oczywiście chętnie z nich skorzystamy. Ale jeżeli nie ma takiej konieczności w tym momencie i możemy tak rozmawiać bez tego zapośredniczonego kontaktu, to świetnie. Otóż moje pierwsze pytanie to pytanie, które i mnie, myślę, nurtuje, ale także sądzę, że ono bardzo często w różnych dyskusjach na temat problematyki związanej, nazwijmy to umownie, aczkolwiek to słowo opatruje cudzysłowem, mieniem pożydowskim,
własnością żydowską, zarówno nieruchomościami, jak i tymi, tą ruchomą własnością. W tym kontekście częstokroć pojawia się pytanie o pewnego rodzaju, powiedziałbym, taką skalę zjawiska. To znaczy, bardzo często w różnych tekstach publicystycznych, ale także tych naukowych, mowa jest o tym, że mieliśmy do czynienia z procesem dość marginalnym, z procesem, który w zasadzie można byłoby sprowadzić do pewnych występnych działań, przejmowania mienia, przez jakiś taki margines społeczny, ludzi luźnych, w każdym razie wszystkich innych, ale nie polską inteligencję, nie przedstawicieli innych klas społecznych, poza tymi najniższymi, a nadto, że to zjawisko, no właśnie, wcale nie miało jakiegoś szerokiego zakresu, dużej skali, tylko było w pewnym sensie ograniczone. Ja bym chciał Państwa zapytać, byśmy przyjrzeli się może temu niejako z dwóch perspektyw, to znaczy z jednej strony co na temat tej skali, na temat samego tego zjawiska możemy powiedzieć, patrząc na źródła historyczne, i to pytanie oczywiście do profesora Grabowskiego, ale także co nam o tym zjawisku mówią badania terenowe, to znaczy Joanna Tokarska-Bakir, która prowadziła te badania w okolicach Sandomierza i nie tylko, miałem wrażenie, czytając te badania, że ten temat jakby nieustannie w rozmaitych kontekstach powraca. To znaczy, z tym, co mówią źródła etnograficzne, co mówią te źródła, z których Pan korzysta jako historyk. Czyli ja zaczynamy? No, tak wyszło. Dobrze, więc jeżeli... Ja nie wiem, czy ja mam tak donośne głosy jak dr Polecki, także proszę mi powiedzieć, gdybym nie był dość nośny, to wezmę mikrofon. Czy słychać mnie, czy... Tak? Więc jeżeli chodzi o to pytanie, o ten margines nieszczęsny, to jest taki caveat, który bardzo często w literaturze historycznej pojawia się. Mówimy o zjawisku marginalnym. No więc tutaj nie mówimy o zjawisku marginalnym, to jest rzecz pewna. Jeżeli chodzi o przejmowanie, o kradzież, nie bójmy się tego słowa, o kradzież, w oczach prawa polskiego była to kradzież. Jeżeli chodzi o kradzież mienia żydowskiego, trzeba pamiętać, że odbywało to się w granicach, w ramach systemu, który próbowali zbudować Niemcy, ale nie bardzo im to wychodziło. Krótko mówiąc, to co się działo w Polsce nie było specjalnie inne od, dajmy na to, tego co się działo we Francji, w Holandii czy w Belgii, poza tym, że system, który jako tako działał na zachodzie Europy, po prostu pękł w szwach pod naporem materiału w Generalnej Gubernii. I także mamy system niemiecki, który jest oparty oczywiście o chciwość i o chęć grabieży i o chęć oczywiście upokorzenia i wszystkie te inne elementy. I teraz w Polsce ten system podlega presji. No oczywiście ten system to jest taka rama, prawda? I ta rama jakoś się gnie pod naporem różnych oczekiwań. Więc to co, jeżeli mówimy o zakres grabieży, to trzeba powiedzieć, że zakres był do pewnego stopnia kontrolowany przez Niemców. Niemcy nie mieli ochoty obdarzać Polaków dostatkiem, który sami chcieli uzyskać. Wobec tego to, co Polacy byli w stanie osiągnąć w pewnej części, nie do końca, to było to, co, na czym Niemcy niejako, na co Niemcy spuścili zasłonę, krótko mówiąc, czego nie byli w stanie opanować. Teraz, żeby Państwu dać przykład. Jeżeli chodzi o te nieruchomości, o których pisałem akurat w tej książce, to jest dość dobrze udokumentowane, nie bardzo dobrze, ale dość dobrze. I w tym momencie wiadomo, że Niemcy przejmują kamienice, przejmują domy murowane, przejmują fabryki, sklepy i tak dalej. Natomiast gro tego budownictwa, tego nieszczęsnego ohendustwa, że tak się wyrażę, żydowskiego, to są te drewniane domki, które, krótko mówiąc, tego Niemcy ani nie upinują, ani nie jest to dla nich ciekawa, że tak powiem, forma własności. I to padnie ofiarą, będzie albo zajęte, albo rozgrabione przez polską ludność. I teraz, jak powiedziałem, że system niemiecki pęka w okupowanej Polsce, krótko mówiąc, ten od połowy 1942 roku, kiedy Niemcy przystępują do likwidacji Gest, pod naporem ludności miejscowej system niemiecki, krótko mówiąc, pęka i Niemcy muszą tylko jakoś przystemplować grabież, która się odbywa niejako na oczach wszystkich. Oni próbują wydawać wyroki śmierci dla rabujących, ale to, krótko mówiąc, nie jest
tego opanować nie można. Bez tego, to co oni robią w tym momencie, zezwalają polskiej administracji, która się w dalszym ciągu zachowała na poziomie sołtysów, wójtów, rad miejskich itd. Ta administracja samorządowa polska w końcu działała tak czy inaczej podczas okupacji, więc ci wójtowie, sołtysi, radcy miejscy dostają w tym momencie zezwolenie od Niemców na sporządzenie aukcji. Krótko mówiąc, przypieczętowanie stanu faktycznego. Niemcy nie chcą się tu bawić, tworzenie pozorów, wiedzą, że ta ludność wchodzi w posiadane. Więc to jest ogromna skala tego, biorąc pod uwagę, że większość tych domów będzie zniszczona przed końcem wojny, rozgrabiona na drewno nawet, mało dokumentów mamy, to jest jedna część. Druga to jest przejęcie majątku ruchomego i w tym uczestniczą, jeszcze raz, nie żadny margines. Chciwość jest jednym z najbardziej potężnych, może nie uczuć, ile krótko mówiąc, motywów, które można tu odnaleźć. Ta chciwość przekracza wszystkie granice klasowe i zawodowe, także z tych moich badań, co wynika, nie takich szczątkowych, jednak dość próbka jest reprezentatywna. Inteligencja bynajmniej nie wyszła z tej próby obronną ręką, wręcz odwrotnie. Jeżeli chodzi o największą korporację inteligencką polską, jaką byli sądownicy polscy, Związek Prawników, ten Związek Prawników jednak brał udział w sposób jednak masowy w wyznaczaniu komisarzy, powierników, trojhenderów i większość tych funkcji obsadzali też sami prawnicy. Także krótko mówiąc, nie chciałbym tutaj szukać tego reflektora, skierowywać na tych nieszczęsnych chłopów, bo była ta chęć przejęcia mienia, była ogólna i jeszcze raz, nie była to oczywiście cecha typowo polska. To samo się działo we Francji. We Francji było 12 tysięcy tych administratorów, czyli skala głównie inteligencji, kupców. Także krótko mówiąc, jest to temat ogromny i mówienie o marginesie absolutnie nie wytrzymuje krytyki źródłowej. Tak, nie można mówić o marginesie na przykład w Sandomierzu, gdzie zdobyłam pewną orientację w zakresie tego, co się eufemistycznie nazywa przewłaszczeniem, ponieważ cytuję tutaj opracowanie Roberta Kotowskiego Sandomierz między wojnami. Na 941 mieszkańców rynku sandomierskiego, aż 82,8% stanowili ludzi, co oznacza, że tyle właśnie, tyle domów przy samym rynku i na Starym Mieście Sandomierskim, które Państwo znacie po zielonej prawdy pewnie równie dobrze jak ja, te wszystkie domy stały się domami z właścicielami polskimi. W okolicznościach, które czasem wychodziły podczas rozmów w terenie. Moja książka właściwie o tym jest, więc mogłabym teraz dowolne fragmenty czytać. Zawsze to są jakieś straszne opowieści o tym, że dom był przekazany na chwilę albo w związku z tym, że kogoś ukrywano i następnie ten ktoś nie przeżył. A jeśli nawet przeżył, to szybko wyjechał. A dlaczego wyjechał? Bo mu wszystkich zabito i on właściwie nie miał żadnych krewnych i właściwie po co on by miał tu zostać. I do tego obrazu, to jest konkretnie strona 352 i następne w książce, te wszystkie opowieści, z których każda jest taką mikrohistorią, do tych wszystkich opowieści należałoby od razu przyłożyć kategorię teoretyczną, żeby nie popaść w anegdotę. Ta kategoria teoretyczna, proponowałabym, żeby tą kategorią było coś, co w refleksji nad pogromami nazywa się Framework of Injustice, czyli rama niesprawiedliwości, niesprawiedliwa rama niesprawiedliwego usprawiedliwienia. Framework of Injustice to jest wyjaśnienie, jakie miłująca pokój społeczność, większość społeczności miłuje pokój, nie składają się one ze złych ludzi, jakie taka społeczność, to jest rama, którą społeczność wytwarza, aby usprawiedliwić rzecz, która nie ma usprawiedliwienia. Ponieważ, dlaczego nie ma? Ponieważ różni się od norm, którymi ta społeczność się kieruje. W
Trzeba więc wytworzyć framework of injustice, żeby następnie w tych domach, które zostały przejęte, w miejscu, które zostało, że tak powiem, oczyszczone z tych, których tam zabito, żeby tam po prostu żyć, żeby tam wychowywać dzieci, żeby kultywować tradycje, żeby po prostu być człowiekiem. I w mojej książce na stronie 470 w rozdziale Wiedza, która tkwi w przysłowiach, jeszcze nie posługując się tą kategorią, której niedawno się nauczyłam, Framework of Injustice, właściwie notowaliśmy sposób, w jaki ta rama niesprawiedliwości jest tworzona. I przeczytam Państwu kilka tych fragmentów. A co to znaczyło, że tu się mówiło o Sandomierzu, wasze kamienice, nasze kamienice, wasze ulice, że Żydzi tak mówili, odpowiedź. No, to znaczyło, że jakby oni są stałymi obywatelami, a my tylko jesteśmy tu przejściowo. Więc widzimy, że następuje tu odwrócenie, ponieważ właśnie stałymi obywatelami przestali być ci, którzy mówili, że są przejściowo, i ci, których obrabowano i przepędzono. Następnie. Oni mówili, że Polacy są niewolnikami. Nasze są ulice i kamienice, a wasze ulice. Dobrze pan ich znał? Tak. A lubił się pan z nimi? Nie. Dlaczego? To już była polityka kraju. Żydzi byli bogaci w Warszawie. Niektórzy opanowali przemysł, bankowość i tak dalej. I mówili, wasze kamienice, nasze ulice. Kamienice wynajmowali Polakom. Co to znaczy? Wasze kamienice, że to ich kamienice były, bogactwo, a nasze ulice polskie. Dalej. Żyd wszystko w swoich łapach trzymał i rządził miastem, bo jak się przechodziło taką ulicą, to oni się wygrzewali tak pod murkiem na słońcu. Chce mu dokuczyć, to go złapie za brodę. Takie brody miały. I zaraz tyle krzyku było, wydzierały się okropnie. Więc jest to opowieść o tym, jak wyglądała taka codzienna przemoc, która też nie jest nazywana przemocą, ponieważ jest relacjonowana w tonie żartu. Gatunek wypowiedzi sugeruje, że nie jest to nic istotnego. Zapewne, gdyby ksiądz proboszcz miał brodę, inaczej relacjonowano by podobne zdarzenie. Więc znowu jest to sytuacja opowieści o pewnym wyjątku od reguły spokojnego, przyzwoitego życia, którą objęci byli właśnie Żydzi. Ciągle w tych opowieściach pojawia się właśnie to odwrócenie, które stanowi no dość jednak notoryczne usprawiedliwienie poczucia, że to nie było w porządku. I tu chciałabym może przy okazji wtrącić taki ogromny temat, na który ostatnio z zespołem moich kolegów i koleżanek dużo dyskutujemy. Jak Państwo może wiecie, Michael Steinau wysunął tezę, że istnieje coś takiego jak w polskiej pamięci zbiorowej, czy w polskiej świadomości zbiorowej, jak trauma zagłady. Ta teza, z którą ja osobiście się zgadzam, w pewnym jej wariancie, została zakwestionowana w sposób bardzo interesujący zresztą przez moją koleżankę Elżbietę Janicką. To jest poważna dyskusja, niezwykły spór. Racje, którymi kieruje się kwestionując ją Ela Janicka, są takie, że nie ma żadnych przesłanek, aby stwierdzić, że to jest trauma, że ta trauma została rzeczywiście przeżyta. Ja odpowiadam na to w ten sposób, że cała ta racjonalizacja, której dotyczy coś takiego jak właśnie tak zwane przewłaszczenie, świadczy o tym, że to jest bardzo bolesne ciągle zjawisko, chociaż nie rozpoznane w świadomości społecznej, ale drążące. I nakładają się na to zjawisko różne fałszywe usprawiedliwienia, natrętne, nagminne, nachalne, kompletnie nieprzekonujące. W tym również usprawiedliwienia, które są podsuwane w celu jakby nierozwiązania problemu przez polską politykę historyczną, która usiłuje jak gdyby ten problem właśnie zminimalizować, żeby społeczeństwu było lepiej, traktując to społeczeństwo
w gruncie rzeczy niesłychanie protekcjonalni, jako grupę ludzi, którzy są skazani na niedojrzałość, nie są w stanie zmierzyć się z czymś z przeszłości, co tego zmierzenia się wymaga, po to, żeby oczyścić się od tej przeszłości i pójść dalej. Autor teorii, do której też często się odwołuje, Eliatar Zerubabel, autor książki pod tytułem Elephant in the Room, najlepszej moim zdaniem monografii na temat zmów społecznych, pisze, że zmowa społeczna, tak samo jak została zbiorowo stworzona, tak samo musi zostać zbiorowo zniesiona. Książka, o której tutaj dyskutujemy, która jest efektem pracy zupełnie niesamowitego zespołu ludzi zgromadzonych w Centrum Badań nad Zagładą, to jest praca indywidualności, która dopiero w momencie, gdy zostanie podjęta i przedyskutowana przez zbiorowość, której dotyczy, będzie mogła de facto spełnić swój cel. Właśnie jest to niesłychanie ważne, że głosy whistleblowerów, których na polski tłumaczy się jako... Tak, ale to jest na to jakieś polskie określenie, to są sygnaliści, tak. Głosy sygnalistów dopiero wtedy spełniają swoją rolę społeczną, kiedy cała zbiorowość, uwalniając się od dysfunkcji, zaczyna o nich dyskutować. Ponieważ, i tu jest, jeszcze raz chciałabym podkreślić, jakim fałszywym lekarstwem, jaką de facto trucizną jest przepracowania, głębokiego przepracowania, jakiego wymagają zmowy społeczne, takie jak ta, która otacza tak zwane polsko-żydowskie przewłaszczenie. Jak kontrproduktywne są te ułatwienia, de facto oddalające, utrudniające, nieraz uniemożliwiające pozbycie się właśnie tej dysfunkcji, którą stanowi ta zmowa. To może właśnie w kontekście tej zmowy, bo tutaj mam wrażenie, że cały czas pojawia się ten problem nazwania tego, nazwijmy to też umownie, pewnego procesu, który się dokona. To znaczy pojawia się ta kategoria przewłaszczenia, przywłaszczenia. Przewłaszczenia, przywłaszczenia, grabieży, rabunku. Ja mam taka, podpowiada mi to też trochę intuicja, że w zasadzie te terminy wszystkie, które tutaj się pojawiają, na czele z pojęciem mienia pożydowskiego, one w pewnym sensie jak gdyby służą takiemu konserwowaniu tej zmowy i są takimi kategoriami, które profesor Tycharska nazwała kiedyś takimi skamielinami językowymi, które podpowiadają nam pewne tropy, bo skamieliny to jak gdyby to są te aktywne miejsca w języku, ale które wykraczają poza sam sens tychże słów. I ja natrafiłem na kilka takich, wydaje mi się, dosyć ciekawych, znaczy nie będę oczywiście tutaj do wszystkich się odwoływał, ale fragmentów, w których ta kategoria mienia pożydowskiego się pojawia, ale w literaturze, gdzie nie historycznej, tylko w tekstach Hanny Kral, Ferdynanda Braudla. U Hanny Kral w Sublokatorce na przykład możemy przeczytać: pamiętam, kiedy po wojnie usłyszałam to słowo powiedziane głośno pierwszy raz. Nie było to zresztą słowo Żyd, tylko żydowskie, a ściślej pożydowskie. To są pożydowskie rzeczy, zachęcał moją matkę miły starszy pan, który w pomocy społecznej rozdawał dzieciom mleko w proszku i ubrania. Sama pani widzi, jaki gatunek. Braudel pisze jeszcze coś moim zdaniem bardziej znaczącego, bo on pisze: cóż, rzecz o kupowaniu łaków pożydowskich z niezmytymi jeszcze plamami krwi spotykało się jak nieraz wśród starzyzny krążącej po bazarach czy sprzedawanej z rąk do rąk. Pochodziły z więzień warszawskich, z Majdanka, z pokątnych miejsc morderstw czy egzekucji. Nie wszystkie z pewnością były pożydowskie, krążyły jednak pod tą nazwą na pociechę dla kupujących. To znaczy, moje pytanie brzmi, co tak naprawdę
ma zasłaniać ta kategoria mienia pożydowskiego, która jest wszechobecna, która, powiedziałbym, funkcjonuje jako taka kategoria opisowa w dyskursie publicystycznym, naukowym. To znaczy, że to ona się, tak powiedziałbym, że mieści w takim słowniku terminów, o których dziś mówi się na tematy żydowskie. To znaczy takich jak nadreprezentacja, dialog, imienie pożydowskie. Co się pod tym kryje i cóż to ma za słowo? To jest to rzeczywiście leczenie, ja bym to nazwał zakładaniem takiego czasowego opatrunku na bardzo głęboką ranę. I to nie jest to, że ta rana wynika nawet z jakiegoś poczucia winy. Nie, nie. Po prostu gdzieś coś taka zadra tkwi i to zostało przyplasterkowane, przypieczętowane tą właśnie tym terminologią rodzaju pożydowski, co oczywiście ma uchronić nas przed sformułowaniem grabieży, prawda? Otwar rabunku, grabieży i tak dalej, współuczestnictwa. I to, że ja sobie myślałem, jak jeszcze formułowałem to pojęcie przewłaszczenia, robiłem to w tym celu wiele lat temu, kiedy zacząłem się tym zajmować, pomyślałem sobie, że warto jest, rolą historyka też jest docierać do czytelników, prawda? Jest jakaś taka misja, że historyczeń w Polsce ma taką misyjną tutaj rolę, że chce jakoś przejść do jak najszerszej rzeszy, dotrzeć do jak najszerszej rzeszy czytelników, wobec tego szuka jakiegoś pomostu, porozumienia. Stąd też pomysł na przewłaszczenie. Dzisiaj pewnie bym z tego się wycofał, ale jest to fragment tej próby, terminologii, o której Joanna wie ode mnie więcej, leczenia ran za pomocą pozornych działań. I na ile nieskuteczne to jest dla mnie, jako człowieka jednak równego stopnia z zewnątrz, było to dla mnie, nie było to szokiem, ale jednak było to niespodziewane. W kwietniu byliśmy oboje na konferencji w Princeton, ciekawej konferencji o stosunkach polsko-żydowskich. Ja tam przyjechałem z referatem na temat polskiej polityki historycznej. A to bandażowanie oczywiście jest częścią tej polityki. I napisałem referat, który wydawało mi się nie jest specjalnie na czasie. Po prostu był aktualny rok temu, czy 5 lat temu, będzie aktualny za rok. Mówiąc o tych aberracjach polityki historycznej, która właśnie wyrządza, jak już tu mówiono, jest to próba paternalistycznego, takiego traktowania społeczeństwa jak dzieci. I chwilkę później okazuje się, że szef FBI wygłasza według mnie bardzo dobre, bardzo mądre przemówienie, świetne przemówienie. Życzyłbym sobie, żeby każdy szef policji takie przemówienie wygłosił. I co się dzieje? Prezydent, premier w Polsce zaczynają bić wielkie dzwony. Nie mam zielonego pojęcia o tym, o czym ten człowiek mówi. Chwilkę później następuje pierwsza debata prezydencka w dużym europejskim kraju, 70 parę lat po zagładzie. Jakie jest pierwsze pytanie? Pierwsze pytanie w tej debacie dotyczy współodpowiedzialności Polaków za Holokaust. Proszę bardzo, czy my w ogóle musimy podnosić te kwestie terminologii? Tutaj jest głęboka rana, która się jąszy, która się będzie jączyć w najbliższych miesiącach coraz to więcej. Ropa cieknie i ja nie jestem psychologiem społecznym. Ja mogę opisywać rzeczywistość okupacyjną, która była o niebo gorsza od tego, co my dzisiaj sądzimy. Alina Cała wydała bardzo dobrą książkę ostatnio o komisjach specjalnych CKŻT, opisującą koszmarną sytuację Żydów po wojnie, którzy zbierali szczątki, że tak powiem, własne. Ale to nie wzięło się znikąd. To, co się działo podczas okupacji, było koszmarem stokroć większym i o tym koszmarze Polacy nie chcą wiedzieć. Pytanie jest, to jest rzeczywiście problem. Ja już o Holokauście wszystko wiem. Ja więcej nie będę czytał. To jest bardzo standardowa dzisiaj odpowiedź wśród wielu, wielu ludzi, nawet dobrze wykształconych, ciekawych świata, ale nieciekawych rzeczy, które mogą ich uderzyć jakoś mocno. Także problem jest taki, że to, co się działo za okupacji, działo się o wiele, wiele gorzej niż Państwo wiedzą, a ja zaczynam teraz to badać w sposób intensywny, względem moich kolegów i koleżanek, robiąc takie mikrostudia terenowe w granicach powiatów. To, co ja na przykład robię teraz w Węgrowie, taką sondę bardzo dogłębną, schodzącą do poziomu do poszczególnych domów, rodzin, to jest po prostu, nie mam teorii tu socjologicznej wyjaśniającej, to po prostu nazwijmy to jeden wielki koszmar. To, co robi Alina Skibińska w Miłgoraju, Darek Libionka w Miechowie, Barbara Engelking w Bielsku Podlaskim, to są
te same odsłony w innych miejscach. Co z tego wynika? Masowe uczestnictwo polskiej ludności w mordowaniu i grabowaniu Żydów. I tutaj nie używam tych słów masowe, nie używam tych słów, nie rzucam na wiatr. My tutaj mówimy o tysiącach ludzi. Według szacunków w takim Węgrowie przypuszczanie połowa trupów żydowskich padła z polskich rąk. I nie mówię o rabunku, mówię o morderstwach podczas akcji likwidacyjnej. Także o tym, czy ktoś ma o tym ochotę wiedzieć, czy nie, jest już bardzo późno, prawda? Te badania powinny były być zrobione tak, żeby ci nieliczni ocaleni jeszcze mieli szansę o tym przeczytać. To jest tak ważne. To się nie stało. No ale mam nadzieję, że to się jednak stanie. Pytanie jest tylko, czy ta kuracja do czegoś, kuracja, że tak powiem, faktami, prawdą, do czego to prowadzi, nie wiem. Ogromnie dużo tematów poruszyłeś, Janku. Najpierw chciałam powiedzieć, że moim celem nie była krytyka tej kategorii przewłaszczenia bynajmniej, dlatego że ta kategoria bardzo trafna i na pewno lepsza niż mienie żydowskie, jest kategorią, która próbuje nazwać i ustabilizować zjawisko, które wyrywa się z tej stabilizacji ze względu na to, że jest objęte właśnie głową milczenia. Ono eksploduje, kiedy je nazwać. Nie ma prawidłowej nazwy. Są takie słowa, na przykład słowo Żyd jest takim słowem, którego nigdy nie można w języku polskim zastosować w sposób prawidłowy. To jest słowo właśnie eksplodujące. Czasem zawsze można się narazić na zarzut, że jest go za dużo, że pojawiło się w sposób nadmiarowy, że jest redundantne w określonym kontekście, albo że się nie pojawiło, na przykład kiedy chcemy mówić o obywatelskości Żydów, prawda, o polskości obywatelskiej Żydów. Ja na to znalazłam taki sposób, jeśli chodzi o słowo Żyd, jak mówienie, zresztą nie jest to mój pomysł, tylko mojej koleżanki historyczki niemieckiej, jak mówienie o żydowskich i nieżydowskich Polakach, po to, żeby jakoś ten problem rozwiązywać, ale czasem to też jest krytykowane. To pierwsza rzecz, więc uważam, że bardzo to było znakomite określenie przejściowe, a jego niestosowność nie jest winą autora, tylko raczej kontekstu, który po prostu właśnie sprawuje pod górę. Teraz druga rzecz, o której mówiłeś, to znaczy kwestia tego, muszę to powiedzieć, bo to mnie jednak bardzo ostatnio poruszyło. Kwestia wypowiedzi niektórych inteligentów, którzy mówią dosyć już tego mówienia o Holokauście. Spotkałam w literaturze powieściowej ostatnich lat, nie powiem, kto to napisał, żeby nie robić dymu, określenie mamlanie Holokaustu. Osobiście przeżyłam to jako coś bolesnego. Mamlanie Holokaustu. Mamlanie Holokaustu to znaczy mówienie o tym w taki już nadmierny sposób. Koło Macieju. Tak, koło Macieju ciągle ten Holokaust. Epatowanie. Ale wiesz, nie tylko epatowanie, chodzi o to, że ciągle to samo. To jest taka obsesja właśnie. Jeszcze mi się to kojarzy z jakimś rodzajem płaczliwości, więc to jest, no bo to mamle starzec albo dziecko, prawda, więc jakiś rodzaj, no straszne jest to określenie. I w kontekście tych inteligenckich wyrzekań na to, że dosyć już tego, felieton Jacka Żakowskiego na temat filmu Ida. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę. Był to felieton o tym, jak straszni są ci, którzy napisali, że film Ida jest o zagładzie. On nie jest o zagładzie, krzyczy Jacek Żakowski. To jest głupota powiedzieć, że to jest film o zagładzie. Abstrahuję od oceny filmu Ida oczywiście. To jest film, no i tam Żakowski mówi o czym, ale chodzi o to, że on potępia tych, którzy nazwali ten film filmem o zagładzie, ponieważ w związku z tym masowa publiczność nie poszła na ten film. Co jest oczywiście pożałowania godne. Takich wypowiedzi jest rzeczywiście niezwykle dużo. Jeśli żartowałabym sobie i skonstruowała jakąś teorię spiskową na temat tego, dlaczego polityka historyczna tak bardzo stara się zatrzymać temat Holokaustu z nami do końca świata, ustra w morte, to mówiłabym, że właśnie dlatego, że jest on tak niesłychanie skutecznym, jak tutaj powiedziałeś, przywołując debatę prezydencką, sposobem dzielenia Polaków
to jest niesamowicie skuteczny sposób. Wystarczy krzyknąć Żyd. Cytuję teraz kogoś i siebie samą, ale to jest rzeczywiście niesamowicie skuteczny sposób. Więc zakończenie tego tematu, co jest możliwe tylko w jeden sposób, w ten sposób, że się mówi prawdę, że robi się badania, o których mówiłeś. Zakończenie tematu wyjmuje politykom z ręki tę broń, którą jest właśnie ten okrzyk w wielu wariantach, bo językowych też można go oczywiście przytaczać. Natomiast jeśli chodzi o to twoje wyjściowe pytanie, ja odpowiedziałabym na nie w taki sposób, co przesłania ta terminologia. Ona przesłania ludzkość żydowskich Polaków, polskość ich jako obywateli, którym zrobiono to, co zrobiono. Właśnie dlatego, o czym mówiłam wcześniej. Dlatego, że trzeba żyć jednak jak ludzie, a nie żyć w kategoriach i oczekując od świata, że zrobią nam to, co my zrobiliśmy Żydom. I tu chciałabym jeszcze nawiązać do wypowiedzi autorów, których, bo nie powiedziałam, że ta kategoria Framework of Injustice jest autorstwa, pochodzi z książki o Exclusionary Riots, która wyszła w 2003 roku. Bergman, Hoffman i Smith, trójka wybitnych historyków niemieckich, którzy zajmowali się pogromami niemieckimi, o których rzadko mówimy, a było ich naprawdę masa. Mówimy tylko o rosyjskich, teraz zaczynam zajmować się polskimi, a okazuje się, że od lat, od 1819 roku przez kraje niemieckie, przez Francję i zachodnią Europę przetaczały się pogromy. Bodaj 300 pogromów było w 1848 roku, o czym nie miałam pojęcia zielonego, że wiosna miała taki charakter w Europie. No i właśnie ci autorzy piszą tutaj w tej książce między innymi, że ta terminologia, której używa się w ramach Framework of Injustice, ona opiera się na wprowadzeniu dychotomicznego opisu pomiędzy niekwestionowymi i zakwestionowanymi członkami społeczności. Zamiast odwoływać się jak zamieszki rasowe do uniwersalnych wartości równych praw lub niedyskryminacji, w tym, co oni nazywają eliminacyjnymi zamieszkami etnicznymi, uczestnicy odwołują się do partykularyzmu, na przykład German First, odpowiedniki polskie, który neguje równe prawa grupy zewnętrznej, pracy, zamieszkiwaniu, aktywności religijnej itd. Tutaj dokonuje się wprowadzenia ekskluzywizmu jako prawa do samoobrony. Nazywa się go prawem do samoobrony, co jest po prostu dekretowaniem niesprawiedliwości. Mimo że obywatele mają te same prawa, to jednak dla nich robi się wyjątek. Więc podsumowując, ta terminologia zasłania ludzkość Żydów i obywatelskość. Natomiast mi cały czas trochę tak dźwięczy w uszach to słowo, które pojawiło się w ustach Jana Grabowskiego w kontekście wyjaśniania tego, co się wydarzyło, a to słowo to jest chciwość. To znaczy, zastanawiam się, na ile sama chciwość może nam wyjaśniać, tłumaczyć, może być to w ogóle pomocne słowo w opisywaniu tego, co się wydarzyło. Dlatego, że myślę sobie, że można być chciwym, a ową chciwość na różne sposoby próbować poskromić. Natomiast akurat w tym konkretnym przypadku i może nawet sam w pewnym sensie, jak gdyby wpadłem w tę pułapkę, mówiąc o tym, że mówimy o tym przewłaszczeniu w latach podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. A może tak naprawdę powinniśmy zacząć jakby opisywać cały ten proces, szukając jego korzeni zupełnie gdzie indziej. To znaczy zacząć opisywać. I tutaj też się odwołam do Aliny Całej i książki Żyd w ruch odwieczny. A do takiego po prostu zintegrowania pojęcia Żyda z pojęciem złoto. Z bogactwem, z całym takim rezerwuarem antysemickich sposobów dowodzenia, kojarzenia Żydów. I jakby może to wcale nie chciwość, to znaczy to jakby to może to skojarzenie, a przede wszystkim wyłączenie Żydów z pewnej jakiejś takiej wspólnoty
wzajemnego zobowiązania. Można być chciwym, ale jakby poskromić chciwość wobec swojego. A tutaj to zupełnie nie działa. Absolutnie masz rację. Chciwość jest jedną z wypadkowych pracujących nad tą straszną sytuacją. I przede wszystkim jest bagaż ideologiczny antysemityzmu, jaki niosą w sobie Polacy od bardzo dawna. Po drugie, jest legenda żydowskiego złota, która jest rzeczywiście głęboko, bardzo głęboko zakorzeniona w polskim społeczeństwie, przynajmniej była wówczas. I jest przyzwolenie, krótko mówiąc, przyzwolenie, okazja, jak to się mówi, czyni złodzieja. Czyli są te trzy elementy, występują. Jest ideologiczny jakiś podkład, jest silna ta tradycja i jest okazja. I ja też myślałem sobie, że to powinno być skojarzone z poczuciem właśnie jakiejś winy potem. Jak się okazuje, te mechanizmy obronne są bardzo mocne do tego stopnia, że wśród ludzi, z którymi ja rozmawiałem, zresztą Joanna mówiła, to jest dużo większą liczbą, ja poczucia winy właściwie nie widziałem. Te mechanizmy obronne są bardzo silne, są świetnie rozwinięte, mają podłoże religijne, mają podłoże sytuacyjno-polityczne i zdają znakomicie egzamin. Do tego stopnia, że nawet to, co pisał Jan Gross w Złotych Żniwach, nawet ten handel tymi rozpaczliwymi szczątkami, prawda, złotem wyszarpanym ze szczęk martwych ludzi, też zostaje jakoś potrąbiony, oswojony. W jednej z relacji, którą czytałem parę tygodni temu, wojennego burmistrza Węgrowa, wyczytałem właśnie po swojemu przerażeniu scenę, jak to urzędnik sądowy przynosi mu szczękę ze złotymi zębami do magistratu. To może wypadek ekstremalny być, prawda? Ale w pewnym momencie ten koszmar zaczyna napędzać sam siebie i skala tego zezwala na otorbienie, oswojenie niejako tego. Także masz absolutnie rację. Jest to chciwość sama, nie tłumaczy wszystkiego. Chciwość w koniunkcji z szeregiem innych elementów. Ja na przykład to miałem pretensję do Tima Snydera w tej jego książce Badlands, gdzie on ten element właśnie ideologiczny właściwie usunął na margines, wycofał się z tego. Musimy o tym zawsze pamiętać, rzecz jasna. Tak, jeśli chodzi jeszcze o książkę Snydera, mój zarzut do tej książki to był zarzut redukcji pola politycznego i pola socjologicznego tej książki. Właściwie wszystko jest zredukowane do zwłok, które leżą w grobach. I one mają to wspólne, że leżą, prawda, i że są zwłokami. Natomiast cały ten teren, na całym te misternie konstruowane i rekonstruowane przez historyków różnice, dlatego że inny był los żydowski, inny był los polski, inny był los białoruski, inny był los ukraiński. One zostają zniesione po to, żeby pokazać pewną wspólnotę śmierci, cierpienia. Ona oczywiście istnieje. Tak samo jak istnieje, nie wiem, wspólnota charakteru, no bo ludzie, którzy odczuwają pokusę kradzieży, rabunku, jest między nimi jakaś wspólnota, ale za pomocą tej wspólnoty nie wyjaśnimy tego, dlaczego odbywał się rabunek w tych warunkach, w których on się odbył. Dlaczego odbywał się na taką skalę? Dlaczego o istnieniu wyrzutów sumienia mogą nas przekonywać tylko nasze konstrukcje dotyczące mechanizmów obronnych, które są hipotetyczne, prawda? A nie to, że ktoś będzie o tym mówił jako o czymś, czego żałuje. I tu ta prowizoryczność właśnie tych sposobów tłumaczenia z książki Ani Biko z Jedwabnego, pamiętam opis sceny, w której po pogromie w Jedwabnem wierni przynoszą księdzu do kościoła darowane rzeczy. To jest jego pomysł, żeby przynieśli do kościoła. Ja rozumiem, że ten kapłan chciał pomóc tej wspólnocie, ale to jest sposób, który bym porównała do polityki historycznej. To jest sposób uświęcenia właściwie tego rabunku. To jest coś zupełnie koszmarnego. Ponieważ ten rabunek przechodzi wtedy jakby na szczot kościoła, to jest zupełnie niebywałe. To jest jakiś rodzaj rabunku założycielskiego, na który wyraża zgodę kapłan, co najmniej nierozsądne. Tak, tutaj mam
całe mnóstwo jeszcze przykładów, ale to wszystko zajęłoby zbyt dużo czasu. Chciałabym jeszcze wspomnieć o takiej kategorii, która powstała w badaniach nad przemocą zbiorową, ale właściwie nad ruchami społecznymi. Moral economy. Moralna ekonomia pewnych zbiorowych działań. Zbiorowe działania wytwarzają pewien szczególny czas. One w ogóle bardzo wiele zmieniają. Wymiar zbiorowy działania społecznego jest mocno zaniedbany, ponieważ ciągle żyjemy w wieku indywidualizmu i idee Durkheima nie mają się wcale dobrze. Niemniej jednak on jest potężny, on odmienia reguły, które rządzą światem, społecznym światem wzajemności i tak dalej. Po prostu trzeba badać moralną ekonomię pogromu, które moralną ekonomię grabieży, odróżniając właśnie działania podejmowane w tym czasie, które są usprawiedliwiane i wobec tych osób, wobec których są usprawiedliwiane. Chciałabym powiedzieć też, że taka... Jeszcze nawiązać do problemu tej chciwości. Poprzez piętnowanie samej chciwości zakładalibyśmy, że istnieje coś takiego jak właśnie moralna, uniwersalna moralność i że dzielimy się na ludzi chciwych i niechciwych. Tymczasem tu napotykamy na sytuacje, w których ludzie normalnie zachowujący się w sposób pożądany społecznie, należący do elit, nie odczuwają wyrzutów sumienia, że przejmują kamienicę pożydowską przy rynku w Sandomierzu i dalej są elitami. Nic się z tego tytułu im nie dzieje. To jest jakby rzecz, która przechodzi tak niepostrzeżenie, jakby oni w gruncie rzeczy odzyskiwali coś własnego, a nie kradli komuś coś, co od dziesiątek czy setek lat było w tej rodzinie. Jest jednak pewien fragment, który przyznam, że wzbudził pewien mój, może nie tyle niepokój, ale pewną konsternację i w sumie do tego momentu nie wiem do końca, jak się z nim chyba należałoby uporać. To jest fragment jednego z esejów, tu chodzi tutaj konkretnie o esej Barbary Engelking, Czarna godzina rzeczy żydowskie, oddane na przechowanie Polaków, w którym pisze ona coś, z czym chciałbym Państwa skonfrontować i przy okazji zwrócić uwagę czytelników. Ale pytanie za chwilę. Najpierw fragment. Chciwość podsycana była wyobrażeniami o majątku żydowskim. Nieoddawanie żydowskich rzeczy było także efektem wspomnianego procesu demoralizacji. Przyczyniały się do niego realia codzienności okupacyjnej, stopniowe oswajanie się z bezkarnością wobec prześladowania Żydów okrucieństwem i podłością. Na postępującą demoralizację Polaków pewien wpływ mieli sami Żydzi, którzy wynagradzali pomagających, płacąc im horrendalne niekiedy sumy, czy rozdając prezenty. Uczyli ich w ten sposób, że za każdy dobry uczynek należy się nagroda. Sami wprowadzali jako normę płatną pomoc. Żydzi nie oczekiwali objawów szlachetności i bezinteresowności. Godzili się na płacenie nieraz bardzo wygórowanych kwot, przyczyniając się w ten sposób do psucia rynku pomocy. To znaczy, mam takie poczucie, że biorąc pod uwagę warunki okupacyjne, biorąc pod uwagę także to wszystko, o czym przed momentem powiedzieliśmy i biorąc pod uwagę pewną taką przemoc grupy dominującej, tego, kto tutaj rządzi, kto rozdaje karty, kto w pewnym sensie odpowiada za to, ma wpływ na to, kto przeżyje, a kto nie przeżyje, kryje się pewne niebezpieczeństwo dla mnie w tym fragmencie przenoszenia pewnej winy i odpowiedzialności na ofiary. Nie wiem, czy to jest za daleko idące, ale tak to czytam. Znaczy, mi się wydaje, że przede wszystkim jako redaktor to muszę powiedzieć, że każdy autor własnego tekstu jest odpowiedzialny za własny tekst, a w procesie prac redakcyjnych trwają pewne dyskusje, które czasami przekładają się na zmiany, czasami nie. Przypuszczam, że Barbara Engelking skonfrontowana z tym zdaniem dzisiaj, przypuszczam, żeby się z niego jakoś wycofała. Ja zdecydowanie się z tym zdaniem nie zgadzam.
trudno jest oczywiście przenosić jakąkolwiek część winy na ofiarę. Natomiast faktem jest rzeczywiście, że istniał rynek pomocy. To był twardy handel, gdzie oczywiście ci Żydzi nie mieli sytuacji partnerstwa. Oni byli ofiarami, które musiały na tej rozpaczliwej szachownicy znaleźć najmniej niebezpieczny ruch. Dzisiaj my wiemy, jaki on był, z naszym doświadczeniem ex post, oni tego nie wiedzieli. Faktem jest, że płacono tyle, ile wymagali gospodarze. Płacono, to jest zresztą ciekawe, całe to zjawisko jest ciekawe. Z badań, jakie prowadzę i moi koledzy i koleżanki prowadzą, wynika właśnie, że te strategie przetrwania oparte o wielkie pieniądze były dość skuteczne. Po prostu tylko nieliczni ludzie te pieniądze wielkie mieli, prawda? Natomiast widać było, że mądrze inwestujący, ludzie przewidujący ostateczne rozwiązanie, jak to mówiono, którzy byli w stanie zgromadzić odpowiednie kwoty i rozmieścić je w bezpiecznych miejscach i dawkować potem, niejako wykupywać się dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, mieli pewnie szanse większe przeżycia. Mówienie o psuciu rynku oczywiście uważam za grubą przesadę. Natomiast ta świadomość, jeszcze raz, że Żydzi mają złoto, była tak głęboko zakorzeniona, że tłumaczenie, że nie ma złota, no nie było, krótko mówiąc, nośnym tłumaczeniem i by często skutkowało donosem albo wypędzeniem z domu, albo jeszcze gorzej, śmiercią, prawda? Także motywacja dzielenia się tym, co się miało, czego się nie miało, była oczywiście ogromna. Obojętności. Życzyłaby sobie obojętności. Ale to, czego brakowało, to brakowało właśnie obojętności. I tu się rzeczywiście zgadzam z Janicką, że to jest coś, co powinniśmy dalej drążyć. Gdyby ten zalew obojętności przypuszczalnie byłby ratunkiem dla ogromnej liczby ludzi. No tak.